Co uruchamiamy? Coś, co powstrzyma Imperium. Jak się nazywasz, żołnierzu? Dzielnik. Do sektora zbliżają się posiłki Imperium. Możemy je powstrzymać, ale musisz włączyć ponownie te przekaźniki. Tak jest. Zabezpieczyć obszar. Musimy oczyścić to miejsce. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jurny Geroj, a ja witam was w kolejnym odcinku, już piątym, z gry Star Wars Battlefront 2. Jak widać, księżyczka Leia potrafi o siebie zadbać. Cholera, gdzie ja poszedłem? No. Wykurzyć ich! Proszę bardzo. Nawet mamy karabin. Del, naprawisz przekaźnik? Byłem kiedyś inżynierem, ale ukryta flagowych, więc powinno pójść łatwiej. Bierz się do pracy. Będziemy cię osłaniać. Tak jest. No dobra. Mam nadzieję, że nie mieć zbyt dużo przeciwników. Chociaż moje nadzieje zawsze sypią się w gruzy, bo już widzę, jak dużo klonów zaraz tam wybiegnie. Na razie jest spokój. Przechodzę do drugiego, jesteśmy w kontakcie. Jakieś bazarki tu są, bym sobie zjadł owoc, gdybym mógł. No ale już nie mam czasu na takie zabawy. Są trudności z tym urządzeniem elektrycznym, czy tam nie wiem jakim. To w sumie są czasy nieokreślone. Potrzebna ochrona? No zaraz, zaraz, spokojnie, no muszę tutaj ze wszystkich frontów wyłożyć te klony. Pole ochronne! O, mamy pole ochronne takie fajne. Ale przez nie chyba nie możemy strzelać. A, czy to jest bardziej taki ofensywny gadżet. Klony sobie padają. Bez najmniejszego problemu. No dobra. No dawaj, cholera, ile tego już będzie? Potrzebne wsparcie! Myślę, że większość strzałów, jakie trafiam, to są headshoty. Mimo to ciężko zadeprzeć atak tych wszystkich klonów. Uwzięli się na nas. No ale nic dziwnego, w końcu mamy małą wojnę. Chroń Dela. Śmiesznie to napisali. Bo Del to jest firma robiąca laptopy i komputery, ale z laptopów jest bardziej słynna. To brzmiało tutaj, jakbyśmy mieli chronić laptopa. Ptaków się nie da zastrzelić. Zgadza się. Dopóki sieć nie zacznie znów działać, Tit nie zdoła powstrzymać Imperium. Okej, w takim razie włączymy tą sieć. Wroga maszyna krocząca! Bombowiec na moją pozycję! Szybko! A jest, tam. Cholera, jasne. Jak... Muszę to rozwalić. Mam jakiś fajny, alternatywny strzał, który... Dobra, nie musiałem nic robić specjalnego. Będziemy panią osłaniać! Szybko! Maszyna leży! Nie zatrzymywać się! Co nas dorwać? Nie mam zamiaru się zatrzymywać. Prawie włączyliśmy kolejny przekaźnik.
Prawie? Przecież to jest pod wodą. Potrzebuję więcej czasu. Wierzę w ciebie, Shrix. Cieszę się, chyba tylko ty. Kurde, ale obrywam. O kurde, za mną był ziomal. Nic mi nie osłania. Ten del dopiero tutaj przybiegł z przodu. No. Mówię na tyłach siedzieć i mi osłaniać, bo naprawdę jest od groma tego. Jestem tylko jakąś postacią bez zbroi. Bez żadnych kamizelek. Chyba, że czegoś nie wiem, bo naprawdę bardzo odporna jest ona na strzały. Na księżniczko Leia. Księżniczko, złe wieści. Przyszpiliła nas maszyna krocząca. Nie damy rady do was wrócić. Przyszpiliła nas. Zajmijcie ich i nie dajcie się zabić. Będziecie bezpieczni, gdy aktywujemy impuls jonowy. Przyjąłam, księżniczko. Jesus, jakiś impuls jonowy. Co tutaj się dzieje? No jest NASA chyba. Ale go odwaliłem. Ja pierdzielę. Ja pierdził. Ale weszło. Chwila, to powinno zadziałać. No więcej was matka nie miała, no do cholery jasne, ile ich tu jest. Nawet już bez... Nawet przychodzą klony bez tego. A nie, to są moi. Myślałem, że jakiś gość zapomniał ubrać stroju klona i też walczyć. Ja pierdzielę, już mi się prąbało od tych strzałów. Oj. Przekaźnik działa. Wspaniale. Skończyliśmy. Shrift, to u ciebie? Przekaźnik działa. Siły Imperium zmierzają do pałacu. Utrzymać pozycję jak długo się da. Świetnie. Wszyscy do pałacu. Del wejdzie do środka i zdetonuje impuls jonowy. Okej. Okay. Przed wojnami musimy się trochę... Droga... O Jezus, temu to nic nie zrobię. Inwazją. Impuls jonowy miał unieszkodliwić wszelkie zagrożenia wokół pałacu. Nie spali nam to broni? Nie, jeśli będziemy w pałacu. Ciekawe. Podobny impuls tworzy bomba atomowa, która też właśnie potrafi zepsuć cały sprzęt elektroniczny w jakimś tam obrębie od wybuchu. Słyszałem o czymś takim. To jest chyba właśnie bomba elektromagnetyczna, ale nie jestem pewien, czy to jest jakiś określony typ bomby atomowej, czy może każda bomba taki bombę elektromagnetyczną rozsiewa. Gdzie ten bombowiec? Kurde, i widzę. Ale lipa. Śmieszne są te strzały właśnie z tych... Tutaj jesteście bezpieczni. ...pukawek. Star Warsów. Takie czerwone, po prostu... plazmowe... strzały. Wyłaczają nas! Odwróć! Wycofać się! Jak ci idzie? Robię co mogę. Protokoły bezpieczeństwa są zadziwiająco złożone i przestarzałe. Zapewnimy ci trochę czasu, ale nie za dużo. Bez obaw, księżniczko. Wystarczy. Te klony są jakoś mało ruchliwe. Nie wiem, czy te zbroje są zbyt ciężkie, czy może...
Są jacyś niedożywieni ci ten. Na górę! Biegiem! Nie mogą wejść po schodach. Trzymać ich z dala od bram i nie przerywać ognia. Nie ma problemu, ja ognia nie muszę przerywać. Nie mam zamiaru. O kurde, mocno musimy zmykać do środka. Nam się już kryjówki. Tel, lubisz trzymać ludzi w napięciu. Jestem gotów, wasza wysokość. Mamy tutaj zbyt trzymać ludzi w napięciu? Chodzi o to, że ten impuls jest elektromagnetyczny? Czy chodzi o to, żeby go przygotował ten wybuch? Do pałacu! To już sam nie wiem. Tylko to jest jakieś tam napięcie, ten elektromagnetyczny impuls. I on psuje właśnie elektrycznie. Wszystko, co jest elektroniczne, elektryczne. Przecież nie wszystko, tylko elektronikę pracuje. Elektrykę chyba nie. Światło. Lampy, ten żarówki nie rozwali raczej, ani kabli. Nie znam się na tym. Najgorzej, że smartfony by się zepsuły, wtedy by każdy z nas miał problem, bo... Chyba wygraliśmy. Smartfon to jest już uzależnienie w dzisiejszych czasach. Sam wiem po sobie. Wasza wysokość. Dobra robota, ale można się było tego spodziewać po oddziale Inferno. Zapewne oglądacie to na smartfonie. Więc rozmawiała pani z Calrissianem. Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tam. Proszę pani. Nie sposób temu zaprzeczyć. Nie bym powiedział, że mogło być gorzej. Walce. To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. No, lubimy sobie postrzelać. Walczyliśmy całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Nie bym... Ta wojna jeszcze potrwa. Chyba nie zaufał. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Ciekawe, czy... Dzięki takim jak wy, mamy wciąż nadzieję. Trochę śmieszne są to Star Wars, wszyscy są tacy... To dzięki niej wygramy. Tacy na tak. Witajcie w Nowej Republice. Jeśli ktoś ci powie, że ci pomoże, a wygląda jak osobnik z jasnej strony, no to ci pomoże. A jak z ciemnej, to co by nie powiedział, to jest na nie. Ale to są Star Warsy. Lubimy je za to. Walka dobra ze złem. Trochę minęło. Tworzenie Republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty. Będzie jeszcze goręcej, pani komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na Takodanę, ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć... Hana Solo. Han Solo. Jedna z najbardziej zabawnych i charyzmatycznych postaci. Nie tylko w Star Wars. Wiem, że dużo z was się z tym nie zgodzi. Ale daj mi porwać się w zabawie. Jak ten mały ktoś. Ej, Maz. Jeszcze jeden parkarański grzmot. Najpierw zapłać za ostatni. Daj spokój. Piękna barmanka. Wiem, że wcale nie można ci ufać. To był żart. Łuki? Czuj robi przy sokole. Nasz komunikator oberwał trochę na Jomarku. Już nie przyprowadzasz go tutaj. Bo go stresujesz. Coś kombinujecie. No powiedz. Wiesz, że wszystko przechodzi przeze mnie. Imperialny chce do nas przejść. Ponoć może pomóc uwolnić Wookich z Kashyyyku. Widziałaś go? Przysięgam, że jeżeli Imperium się tutaj pojawi... Przecież wiesz, że zawsze zacieram ślady. No weź, nie pomożesz mi? I czujemu... Nie znam tego gościa, ale jest późno. A ten tłumek lubi... Pogadać.
Dzięki, Maz. Mam u ciebie dług. Wisisz mi dużo więcej, Hanie Solo. Nie zapomnij o tym. No jeszcze zmywa po nim garki, więc faktycznie... Musi się Han Solo jakoś odwdzięczyć. Jesteś trupem. Ha? Nie rozumiem. Czego? Takie pogawędki jak w Wiedźminie. Wybacz. Tutaj mamy. Nic nie rozumiem. To chyba jakiś żart. To? Brody! Dobrze cię widzieć. Słuchaj, stary, szukam znajomego, Paldory. Znasz go? Po tym, jak mnie wystawiłeś przy robocie dla Czerki? Zapomnij. Daj spokój, jakoś się ułożyło. Musiało, bo wciąż tu jesteś. Śmiata! Sam sobie znajdź Paldorę. Możecie pogadać o waszych durnych brodach. A więc ma brodę. Kumam. Ogólnie czasami tak ta gra skacze, jak widać teraz. Nagle to puszcza i już jest płynny celownik. Jakiś błąd. Ciekawe, czy w następnej części będzie ten błąd. To Han Solo. Mam w planach ją nagrać w Star Wars. Już nie pamiętam, jaki to był. Chyba Jedi coś tam. Coś tam Jedi, Boże, już nie mam takiej pamięci. Sprzedasz mi statek po atrakcyjnej cenie, a ja nie wywalę ci dziury w bebechach. Oto moja propozycja i szczerze radzę na nią przystać. Przemyśl to spokojnie i dogłębnie. O, świetnie. Nie wiem, kurde... Z nimi pogadać, czy z kimś innym? Nic mi nie powiesz? Daję ci tu serce na dłoń. Zaraz, czy to... Śmieszna pogawędka tam była, szkoda, że poszedłem. Hej, panie Paldora. Minęło kopę lat, co? Rozpytywał o pana mój znajomy Łuki. Chyba mylisz mnie z tym... nieznośnym facetem na górze. Mój błąd. 2000 kredytów? Nie o takiej kwocie mówię. Dwa tysiące kredytów. Czyżby tutaj królowa jakaś ruletka? To tylko wyścig. Dasz radę. Drobne poprawki i sięgniesz po mistrzostwo. Internetowa. Najgorszy typ rulet. Mogę wam załatwić tyle wełny z mumijaka, ile zapragniecie. Wiesz, wyglądasz jak mój znajomy, niejaki Paldora. Wyglądam ci jak ten cymbał pijący merenzańskie złoto? Stać go na merenzańskie złoto? Miła rzecz, co nie? Okej, w fajny sposób dowiadujemy się o... tak naprawdę poszlakach, które doprowadzą nas do naszego... ziomala. Nie wiem, czy ten ziomek nam pomoże. Ale nie mamy wyboru, musimy go odnaleźć. Nie lubię szukać. Chciałbym już go znaleźć. Jeśli to się nie stanie za, nie wiem, w ciągu minuty, to chyba zwariuję, no. Gdzie ten droid z moim merenzańskim? O, znaleźliśmy go. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomniał. Han Solo! Ekspert imperialny Ralsius Paldora, miło mi pana w końcu poznać. Ciii, może byś nie wrzeszczał? Och, tak, tak, bo widzimy się incognito. Na coś ty myślał? No chodź. Musimy cię stąd zabrać. No to w drogę. No dawaj, gościu. Mam informacje, o które prosiłeś. Oczywiście nie tu. W lesie ukryłem dwie kostki danych. Tak dla bezpieczeństwa. Chyba sobie żartujesz. Na jednej są trasy konwojów Imperium, punkty paliwowe, skrytki z bronią. Wszystko dla Republiki. W zamian za bezpieczeństwo i azyl. A dane wywiadowcze z Kaszyku? W innym. Uwierz, mam wszystko, co potrzebne, by wyzwolić Łuki. No, ciekawe to z tego wyjdzie. Powiedz, skąd to wszystko wiesz? Oficerowie Imperium lubią gadać. Walka o władzę i tak tam. Zwłaszcza jeden jegomość, niejaki Rax, może znasz? Niestety nie znam. No, ja tak samo nie znam. Jest dość... narwany. Okej. Tędy. To ciekawe, większość statystyków zabijają ich uczniowie. Ojej. Świetnie. To pewnie twoja wina.
Jak zwykle. Zasada numer jeden, Solo? Żadnych walk. No i nie wyszło. Ale tam gdzie jest Han Solo, tam akcja. Tak było, jest. I będzie. Pierwszą kostkę danych w generatorze przed nami. Co znaczy chyba? Nie mogłeś wziąć tych danych ze sobą, co? Panie Solo, jestem teraz tajnym agentem. Nie mogłem przynieść informacji w takie miejsce. W kampinie... Szturmowcy, bądź cicho, musimy się ich pozbyć. Nie, 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 ty to... Mój blaster jest tylko na pokaz. Nie umiem strzelać. Boże, co za goście trafił. Świetnie. Nawet nam nie pomoże. Nie było po cichu? Powinniśmy sobie przez tą rurę. Może zgubią trop za nami. Czy statek nie znajduje się tam? Ja pierdzielę. Ale nie był to zły pomysł. Oby się udało! Nie widzę ich. Kurde, ślepy jestem. Za mną wszyscy byli, ja pierdzielę. Nie mogę patrzeć! Ale nie mogę przestać! Jeszcze tylko 77% strzałów szturmowców sięga celu! To dużo, 77%. On się bawi, tak? A my przyjmujemy plazmowe pociski na klatę. To zwróci ich uwagę! Rzuciłem jakiś granat, ale... Już nie ma nikogo do zabicia. Nic tu nie ma. Świetnie. A, to eksploduje, dopiero jak kliknę. Spoko. Dobrze wiedzieć. Dobra, no, mamy jakieś małe badziewie. Na tej kostce powinny pomóc twoim przyjaciołom z Republiki. Uwaga! Jest ich więcej! Jeszcze więcej. W tej grze to chyba zabije więcej klonów niż... przeciwników na multiplayerze w Battlefield 3 kiedyś, jak jeszcze byłem ostrym gamerem, który zrobił godzin w tej grze na multi. Tylko że kampania w tej grze trwa, nie wiem, 6 godzin. Musisz posiadać cenne dane, skoro wysyłają po ciebie tylu szturmowców. Imperium jest w gorszym stanie niż ktokolwiek sądzi. Strasznie się boją, że Republika się odbywa. Flota spala więcej paliwa, uciekając przed waszymi atakami, niż może uzupełnić. Jeden na 148 oficerów Imperium szuka azylu. Liczebność naszych myśliwców spadła o 3,4%. Wszystko świetnie, ale co z Kaszikiem? Jesteś pewien, że twoje dane mogą pomóc Łokim? Pozwolą wam dostać się na planetę. Co zamierzasz zrobić? Nie wierzę, ale ja i Chewie sami zlikwidujemy te obozy pracy, jeśli będzie trzeba. Nie gorsze jest to, że ten gość nawet nie chce nam pomóc. W sensie nie umie nam pomóc. Ale myślę, że też mi się nie chce nam pomagać. Ale dziwny. Już koronę. Ale już był ślepy, bo przeskoczyliśmy nad nim i się nie ogarnął. Boże, w ten gość pierdzieli takie bzdury, że mnie to denerwuje. Znajdę je. Ja pierdzielę, to wybucha. Gdzie są te dane? Jak ja mam to znaleźć, jak ten gość sam nie może tego znaleźć? Bo nie pamięta, sam to chował. Ewidentnie tu ich nie ma.
mnie zostawić w tym? Nie ja pomagasz. Pierdziele. No właśnie, miałem to powiedzieć. Nie pomagasz, gościu. Cyk. Mam. W ostatnim, jakim mogłem szukać, to znalazłem. Zawsze na końcu znajduję to, czego szukam. Ale to już jest pech. Spotykaj tego! Dostać się na planetę Łuki. A teraz na sławnego Sokoła. Znasz Sokoła? Tak. Myślę, że średnio około 2,2 na 300 imperialnych zna Sokoła Millennium. Hanie Solo. No Boże, to statystyki. Wybuchowe. Za dużo przeciwników. Ogólnie fajnie jest zrealizowany ten poziom, jeśli chodzi o mapę, uszczuplenie terenu. Czuj! Szykuj Sokoła! Musimy stąd szybko wjechać! Jest bardzo filmowa. Czubaka na górze siedzi, wow. Zamknij się i biegnij, jasne? Ja ich powstrzymam, ty przygotuj statek do lotu. Nie ma sprawy, już się robi. Nie tędy droga! Ciekawe, jak długo będzie przygotował ten statek do lotu. Ale tam ptaków lata dużo. Nie wiem trochę to jest. Za dużo ptaków lata. Fakt, że to jest jakiś las, ale czemu one akurat... Ptaki zazwyczaj uciekają od strzelaniny. Jak w sumie każdy żyjący w kaninie. Ryk Ciuciuiego. Rychciły go na dzwonek w telefonie, to byłoby mocno pobudko. Ale nie chciałbym, żeby ludzie brali mnie za idiotę, dlatego otworzę sobie taki guzik. Ten dzień wcale nie jest taki zły! No, czy jest zły, nie zły, to nie jest zły. Cieszę się jest na wasz widok. Co panią sprowadza, pani komar? Pan generale, przysyła nas senator Organa. Przecież on se strzela i rozmawia przez telefon. Cofam swoje słowa, czuj. To dzień rodem z koszmaru. No. Śmieszne jest to, że Czupako rozumie, co do niego mówimy, ale sam już nic nie powie. Na ziemi macie czysto, ale nadlatują tajni przyjaciela. Mogliby chociaż raz odpuścić i po prostu zwiać. Żadna w tym zabawa, generale. No i mamy Sokół Millennium. Fajnie wygląda. Ciekawe, czy jest zwrotny. Kwał blachy, sami wiecie. Nie obchodzi mnie, że Mas jest na łączach. Nie chcę z nią teraz rozmawiać. Han Solo. Hej, Mas. Zawsze zacieram ślady, tak mówiłeś. A teraz na twoim jeziorze latają statki. Mogę wyjaśnić. Sorry. Nie wyjaśniaj. Sprzątnij ten bałagan. Wiecie co? Oni siebie rozumią. Nic, na ten moment ja będę kończył. Widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się już jutro, albo nawet szybciej. Tak, poślijmy go na dno jeziora. Nic. No, świetna seria, ale zginąłem. Także trzymajcie się. Cześć.